Wieże obserwacyjne? Avery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. Widzę jakieś ruiny przed nami. Zaczekajcie tu, pójdę się rozejrzeć. Jak tam, Wiktor? Cały czas dużo podróżujesz? Staram się. Biorę takie puchy, żebym nie musiał siedzieć przy komputerze. Wspominałem już Nathanowi. Jestem w szoku, ile branży przeniosło się do internetu. To nie daje sporości na poczucie się gorące towary. Jasne, tyle, że ja wolę... Podstawia na żywo. Łatwiej wtedy człowieka rozgryźć. Ale nie zrobię tego, gadając z mistrzem antyków.ru na czacie. Tak, domyślam się. A, nie ma nic ciekawego. No i? A, nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. A jakie są szanse na to, że wulkan wybuchnie, gdy się do niego zbliżymy? Zerowe. Jest wygasły. Zaufaj mi. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu lecimy. Drugą był tani wynajem. Czekaj, Sally, czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że coś zresearchowałeś? Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze musisz.